za nami kolejny serwis informacyjny. Ja nazywam się Alicja Wirwicka, a to jest program Galaktyka Pomerania na żywo z Centrum Handlowo-Rozrywkowego Galaksy. Ze mną są już kolejni goście. Rozmawialiśmy o zmianach nawyków żywieniowych, to teraz może porozmawiajmy o ruchu. Pan Robert Matusiak, prezes Stowarzyszenia Amber Szczecin, i Wojciech Zalecki, członek zarządu i zawodnik. Dzień dobry. Witamy bardzo serdecznie. Witamy. Panowie mają barwy reprezentacji Polski. Dlaczego? No, jesteśmy z tego bardzo dumni. W tym roku z kolegą uczestniczyliśmy w Mistrzostwach Europy z Moczych Łodzi. Zdobyliśmy 3 złote medale i 2 brązowe. No, wielkie brawa. Może pokażmy te medale. Tutaj mamy akurat medale brązowe. Złote nie dojechały z nami. Nie dojechały. Jak wyglądają zawody Smoczych Łodzi? W ogóle może powiedzmy o samym sporcie, o Smoczych Łodziach. No więc sama drużyna Smoczych Łodzi składa się z 22 zawodników, w tym 20 wioślarzy i bębniarza i sternika. Wyścigi takich łodzi odbywają się akurat na tych wodach, w których my byliśmy, na Mistrzostwach Europy. Odbywały się na dystansach 2000 metrów, 500 i 200 w różnych kategoriach. Wyścig, może tak w przybliżeniu, wyścig takich łodzi na około 200 metrów trwa około 47 sekund i w trakcie tych 48 sekund jest między 70 a 90 uderzeń wiosłem. Także jest to duży obrót, jest to, jak to mówią, technika i siła. Z tym, że to są już, jak to mówią, zawodowi, tak? Prawie zawodowi, chociaż my należymy do drużyny amatorskiej. Żeby tak dopowiedzieć, co to jest Smocza Łódź? To parę cyferek. Smocza Łódź 12,5 metra. 22 zawodników, 20 zawodników wiosłuje, sternik, bębniarz, czyli razem 20 osób, wiosłuje się krótkim wiosłem, jak na Kanadyjce, czyli 10 osób wiosłuje z prawej strony, 10 osób wiosłuje z lewej strony. Takie wiosło mamy przy sobie, a ja chciałabym spytać, bo to wygląda na sport dla osób zdyscyplinowanych, bo tam nie można sobie tak według własnego rytmu, tylko wszystko jest pod dyktando. No wszystko jest pod dyktando faktycznie. Drużynę prowadzi szlakowy, czyli osoba, która siedzi z przodu, która wiosłuje. I ta osoba nadaje rytmy, ta osoba wyznacza tempo, ta osoba, mówiąc tak w cudzysłowie, czyta bieg, czyli widzi, jak inne drużyny się zachowują. I ona dyryguje osadą. Natomiast bębniarz, można by powiedzieć, że troszeczkę jest, tak mówiąc kolokwialnie, dla bajeru. Faktycznie jest ozdobą, ale bębniarz patrzy na szlakowego i według szlakowego nabija rytm, żeby ci, którzy są z tyłu, mogli rzeczywiście faktycznie słyszeć. Ale tam z tyłu, przy tej 10 osobie z prawej i lewej, czyli 20 osobach z tyłu, już tak słabo słychać, więc sternik musi rzeczywiście też pracować, współpracować ze szlakowymi, współpracować z bębniarzem, żeby ta osada rzeczywiście czytała ruch wszystkich, tak? Jak wygląda w ogóle ten sport pod względem popularności u nas tutaj w Szczecinie? W Szczecinie. W ogóle w Polsce słabo. Słabo. Jedziemy na zawody do Greifswaldu, miejscowość bodajże 52 tysiące mieszkańców. Drużyn na zawodach około 60, z tym, że miejscowych 20. Szczecin 400 tysięcy. Raptem jedna osada, jedna osoba, która ma problemy kadrowe. Nas jest wszystkich 35 osób, więc na dobrą sprawę komplet do Łodzi. No ale to rzeczywiście obowiązki rodzinne, obowiązki szkolne, obowiązki zawodowe, kłopoty zdrowotne czasami. I rzeczywiście mamy bardzo często tylko tą osadę na styk. I dlatego chcieliśmy dzisiaj pokazać, że osoby, które w tej dyscyplinie się znalazły nie przez przypadek, ale rzeczywiście od niedawna, mogą coś zrobić. I naprawdę, proszę Państwa, każdy, kto z Państwa nas słyszy, może przyjść do nas, a kto wie, może się pojawi na Mistrzostwach Europy lub na Mistrzostwach Świata. Nosimy te stroje nie dlatego, że kibicujemy reprezentacji Polski jakiejkolwiek dyscyplinie, tylko dlatego, że możemy, ponieważ sami reprezentowaliśmy nasz kraj. Panowie mówią, że to sport dla każdego, więc jak u Panów się to zaczęło? Mi się zaczęło w ten sposób, że ja działałem troszeczkę w środowiskach studenckich, takich środowiskach duszpasterskich, i po latach kolega do mnie zadzwonił, którego poznałem w tym środowisku, i mówi do mnie: słuchaj, jest taka fajna dyscyplina, jedziemy na zawody do Greifswaldu. No rzeczywiście pojechaliśmy na Greifswaldu, ja nie wiedziałem w ogóle, o co w tym chodzi, i
tak mówiąc kolokwialnie, zrobiliśmy pierwsze miejsce. Pierwsze miejsce oczywiście w kategorii fan, czyli tej kategorii typowo takiej zabawowej, ale wróciliśmy szczęśliwi i to był rok bodajże 2006. Powiedzieliśmy sobie z kolegą, o, fajna sprawa, zacznijmy coś takiego robić. No i ja później pływałem w różnych osadach, natomiast ta osada powstała w 2008 roku, natomiast formę prawną, formę stowarzyszenia przybrało w roku 2010. Ja się w tej osadzie pojawiłem w 2011, a w wyborach roku 2013 zostałem wybrany na prezesa tego stowarzyszenia. U pana, panie Wojtku? U mnie to było trochę jeszcze inaczej, tak? Jak uprawiałem od, jak to mówią, od małego inny sport, koszykówkę. Z tym, że no niestety ze względów zdrowotnych, tak, trzeba było zamienić skakanie na coś innego. I przypadkowo na siłowni spotkałem kolegę, który zaproponował mi, chodź spróbuj, zobacz jak to wygląda. Znaczy to było 8 lat temu i wtedy jeszcze nie było, nie mieliśmy łódek i po prostu pojechaliśmy właśnie do tego wspomnianego Greifswaldu na zawody i pierwszy raz na zawodach siedziałem w takiej łódce. No kolega akurat, przepraszam, był rok później po mnie akurat, więc na tych zawodach z tą grupą, którą ja po raz pierwszy dotypowałem, kolegi nie było, pojawił się rok później. W każdym razie te zawody i ten sport tak bardzo przypadł mi do gustu, że no już jak to mówią, minęło w czerwcu 8 lat i jak to mówią, no pracą swoim, jak to mówią, wytrwałością, chęcią, tak, ruchu, no mogłem, jak to mówią, dostąpiłem zaszczytu ubrania tej koszulki reprezentacyjnej, mogłem uczestniczyć w tych mistrzostwach Europy. Powiem tak, w klubie zajmowaliśmy różne miejsca, jeździmy głównie na zawody do Niemiec i mieliśmy i złote medale i inne miejsca, ale jak to mówią, dużo razy byliśmy na podium, nie ma tego wrażenia, nie robi tego takiego, jak to mówią, splendoru, dostanie tej koszulki z orłem i powiem, dla mnie na przykład to było bardzo duże przeżycie, a jeszcze jak na przykład dziesiątka naszej reprezentacji wygrała złoty medal, czy juniorzy wygrali złoty medal i wychodziliśmy całą ekipą i zaczynają grać marszałka, hymn Polski, Mazurka Dąbrowskiego, no to powiem szczerze, nie było faceta, tak, który by zza okularów nie przecierał oczu. To jest kosmiczne wrażenie i powiem, to jest takie uwieńczenie, tak, tego, co się trenuje. Ale na co dzień trenują z nami ludzie różnego pokroju, tak? To są najmłodsza nasza, jak to mówią, uczestniczka naszych treningów, Wiktoria, pozdrawiamy, ma 15 lat, tak? No najstarszy nie będę mówił, bo to już 60 minęła. Ale wychodzimy na zawody i nie ogląda się jeden na drugiego, tak? Czyli sport dla każdego. Sport dla każdego, o różnej profesji, tak? Bo mówię, mamy ludzi i na stanowiskach, i prywatną inicjatywę, i deweloperów, i różnych ludzi, którzy naprawdę chcą się ruszać i coś zrobić dla siebie, tak? To jest, mówię, naprawdę sport tak grupowy, ale wystarczy wypłynąć raz z nami na Odrę i zobaczyć, powiedzmy, Pazim z odległości Chaszczy i Wody, gdzie miasto jest niby za rogiem, a w rzeczywistości jesteśmy wśród dziczy i naprawdę ta adrenalina, ta woda ciągnie, tak? Teraz niestety sezon się powoli kończy. Sezon się kończy. No rzeczywiście jeszcze chwila, jeszcze mała chwila i nasze łodzie będziemy slipować na brzeg. Pływamy jeszcze około miesiąca, może z 2 tygodni będziemy pływać, jak aura pozwoli. I zapraszamy wszystkich do nas. No, chciałbym powiedzieć, że zapraszamy teraz. No, zapraszamy teraz już, tylko jeżeli ktoś naprawdę nie jest zdecydowany tak do końca, to teraz może nie, bo jeszcze przyjdzie, zmoczy się i się przestraszy, więc zapraszamy na wiosnę. Ale naprawdę tych, którzy gdzieś poczuli kiedyś wiosła, a jeśli chcą naprawdę zaryzykować, już teraz zapraszamy. Wtorki, czwartki, godzina 18, soboty, godzina 11. Po zmianie czasu prawdopodobnie zostanie nam tylko sobota na godzinę 11. Na Marinie, na przystani Loku, ulica Przestrzenna 13. Przede wszystkim zapraszamy na stronę internetową www.amberszczecin.com.
www.gwiazdy.pl. Są tam wywiady z nami, są tam zdjęcia. Naprawdę fajnie. Natomiast chciałbym tu jeszcze coś dopowiedzieć, że kolega mówił o tym hymnie Polski. Ja czasami słyszę wypowiedzi zawodników. A jak jest hymn, to rzeczywiście tam łyska się kręci wokół. Ja nie wierzyłem temu. Naprawdę, tak mówiąc kolokwialnie, ciary idą po nogach. I w którymś momencie, jak stanąłem, mówię, matko, to dla mnie grają. Przecież ja to zdobyłem. Ja to zapracowałem. Naprawdę jest duma i naprawdę jeszcze parę lat temu... I nie ma wtedy twardziela żadnego. Nie ma twardziela, nie ma twardzieli. I... Mistrzostwa Świata może jechać na Mistrzostwa Polski. Można się znaleźć w każdej kategorii. My byliśmy w kategorii 40+. Ale jest też kategoria 50+, była kategoria 60+ i był taki moment, że jak panowie w kategorii plus 70 wsiadali do łodzi, ja myślałem, że oni już tej łodzi nie wyjdą żywi. Wyszli uśmiechnięci, naprawdę wyszli, warto coś dla siebie zrobić. Ja powiem w ten sposób, jeśli chodzi się na siłownię, chodzi się na fitnessy, to nie powiem, że to chodzenie jest bez takie produktywne. To się robi dla zdrowia, dla frajdy, dla bycia wśród ludzi, ale można coś dodać, jakąś wartość dodaną można zrobić. Wykorzystać to, zrobić coś, żeby mieć w swoim takim tym domowym, swoim prywatnym, życiowym CV wpisany kawałek fajnego życia. My zapraszamy, bo warto uprawiać sporty, wszelkie sporty, a przy okazji jak można właśnie ubrać na siebie barwy Polski i jechać jako reprezentacja Polski, to na pewno jest wielkie przeżycie i usłyszeć ten Mazurek Dąbrowskiego. Tego ja panom jeszcze nie raz życzę, żeby takie sytuacje miały miejsce jeszcze nie raz. To był program Galaktyka Pomerania. Moimi i państwa gośćmi był Robert Mateusiak, prezes Stowarzyszenia Amber Szczecin i Wojciech Zalecki, członek zarządu i zawodnik. Dziękuję, wielu sukcesów. Dziękujemy. Ja nazywam się Alicja Wierwicka i spotkam się z państwem po raz kolejny w poniedziałek. Do zobaczenia.